Do meczu jeszcze trochę czasu, ale na trybunach już czuć wzbierające napięcie. Zapraszamy na Red Bull Arena w Lipsku. Witamy Państwa serdecznie ze stadionu Red Bull Arena w Lipsku. Dzisiaj ładna pogoda w Saksonii, akurat do gry w piłkę. Miejmy zatem nadzieję, że widowisko dorówna warunkom klimatycznym. Państwa dzisiejszymi komentatorami będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo nam przyjemnie. Przed nami pierwsza kolejka Bundesligi. Mam nadzieję, że będzie to dobre preludium do pięknego sezonu. RB Lipsk zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Na pewno dobry początek sezonu będzie dla nich kluczowy. Walczą o miejsce w UEFA Champions League. Każdy punkt będzie ważny. Świetne wejście, piłka odebrana. Nadal prowadzi piłkę, nie rezygnuje z tego ataku. Teraz przed szansą. Tak jest! Otwiera wynik meczu. Znakomicie wchodzą w to spotkanie. Zobaczmy to jeszcze raz. Obrona nie upilnowała, a z takiej odległości nie można się pomylić. Bez szans na udaną interwencję. I piłkarze z Lipska wznowili grę. Muszą teraz gonić wynik. Gomez. Akanji. Manuel Akanji, Joe Gomez, Manuel Akanji. O tym piłkarzu sporo się ostatnio rozpisywano w większości gazet i portali poświęconych piłce nożnej. Dzisiaj zagra przeciwko swojemu staremu klubowi. No ciekawe, jak przywitają go kibice dawnej drużyny. Różnie z tym bywało. Czasem takiego powracającego piłkarza witały oklaski, innym razem gwizdy, a zdarzały się też różne przedmioty rzucane z trybun. Mam nadzieję, że dzisiaj obędzie się jednak bez tego ostatniego. Nkunku. Próbuje teraz uderzać na bramkę. Tym zdecydowanym wejściem odbiera mu teraz piłkę. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. I bramka! Udało się! Wyciąga swoją drużynę z tarapatów. Znowu mamy remis. Po tym golu jest 1-1. Tak się powinno stopować ataki rywala. Piłka teraz przy nodze Korei. Korea ma piłkę. Faul nie! Czysty odbiór w polu karnym. Nkunku. I z piłką Timo Werner. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Może im dać prowadzenie! Tak! Piłka w siatce! Znowu prowadzą! Spójrzmy jeszcze raz na tę indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękny rajd. Ręce same się składają do oklasków. A głowa od razu podpowiada, że choć solą futbolu jest gra zespołowa, to takie indywidualne popisy to piłkarski miód. Akanji. Podanie do Gomeza. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki.
Rozpoczynamy drugą połowę spotkania, które na razie układa się na korzyść Bayeru. Ale gol dla rywali wszystko tutaj może zmienić. Piłka teraz przy nodze Korei. Co teraz zrobi? I mamy gola! Podwyższają prowadzenie i zaczynają uciekać. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Cisnął tam futbolówkę strzelec, uderzając przy krótkim słupku. Na tablicy wyników 3-1. Manuel Akanji. Angel Correa. De Paul. Dużo miejsca na skrzydle mają teraz aptekarze. Szybka w szesnastkę. Tak jest! Dopina swego! Jest hat-trick! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Spójrzmy, świetnie tutaj znalazł miejsce na dośrodkowanie i precyzyjnie posłał piłkę. Znakomite wykończenie akcji. Tutaj nie można się było zawahać choćby na ułamek sekundy, bo zamiast pięknej bomby z woleja mielibyśmy zwiotczałego balu. A zatem przewaga Bayeru Leverkusen rośnie. Ciekawe, ile jeszcze bramek tu dziś zobaczymy. Statystyki pokazują, że to aptekarze prowadzą grę, bo jaki jest najlepszy sposób na uniemożliwienie przeciwnej drużynie strzelenia bramki? Nie oddawać piłki. Jeśli ty jesteś w posiadaniu, to strata gola w tym momencie nie jest zagrożona. A tymczasem mogą mieć lada chwila kolejną okazję. I uderzenie zablokowane. Wrzuca w okolice 11 metra. To trzeba było zrobić lepiej. Manuel Akanji. Bunu łatwo to chwyta. Florian Wirtz. Precyzyjna centra. Będzie gorąco. Tak! Mamy bramkę! No naprawdę! Ten wolej zasługuje na brawa. I mamy powtórkę. Ależ to zacentrował. Dostał dobrą piłkę na nogę i uznał, że nie trzeba jej przyjmować, tylko strzelać z woleju. No to strzeli. Na tablicy wyników 5-1. Timo Werner. Okazja, może być groźnie. Oj, co tu się właśnie wydarzyło? Mamy bramkę samobójczą. No nie tak to miało wyglądać. No to jeszcze raz, spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Czy mogli tego uniknąć? Zapewne tak, ale na gdybanie przyjdzie jeszcze czas. Gra toczy się dalej. Iście hokejowy wynik, 5-2. Piłka krąży między nimi, nie spieszą się nigdzie teraz z atakiem. Nie jest to może gra zapierająca dech w piersiach, ale na pewno dojrzała i skuteczna. To ostatnie minuty spotkania, wymieniają więc piłkę na własnej połowie. Na trybunach słychać gwizdy i inne objawy niezadowolenia kibiców, ale trudno się temu dziwić, bo to występy zdecydowanie poniżej możliwości. Przegrywają i to nie oni prowadzą grę w tym spotkaniu. Do końca zostało już tylko 5 minut. Manuel Akanji. To jest koniec meczu, a Bayer Leverkusen inkasuje komplet punktów.
Pierwsze koty za płoty, chciałoby się powiedzieć rywalom. W dzisiejszym spotkaniu ja raczej spodziewałem się zachowawczej gry i jakiegoś remisu. Tym milsze zaskoczenie, że jednak oglądaliśmy pierwsze.